Starosta Tczewski oraz przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowych, pracodawców, rolników i jednostek samorządu terytorialnego, a także struktur pozarządowych wzięli udział w spotkaniu Powiatowej Rady Rynku Pracy. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczym i doradczym kształtującym politykę zatrudnienia na terenie powiatu tczewskiego. Jest realizowana przez władze publiczne i opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Bo jednym z zadań jest opiniowanie propozycji dyrektorów szkół zawodowych co do tworzenia nowych kierunków kształcenia w naszych powiatowych szkołach. I tutaj są w tej Radzie przedstawiciele różnych branż i rzemiosła, i przemysłu, i organizacji również skupiających pracodawców, także i związki zawodowe. To są przedstawiciele, którzy w pewien sposób powszechnie i tak przejrzyście i szeroko konsultują z nami, z Powiatowym Urzędem Pracy, ale również i z dyrektorami szkół zawodowych na terenie powiatu tczewskiego właśnie tworzenie nowych kierunków czy też politykę zatrudnienia na naszym terenie. Pomimo niskiego stanu bezrobocia w powiecie tczewskim wciąż należy zwracać uwagę na ukierunkowane szkolnictwo tak, aby poszukujących zatrudnienia wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych było jak najmniej, podkreśla Ewa Uzdowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. W powiecie tczewskim w tej chwili mamy 2863 bezrobotnych, z tego prawie ponad 1/3 to są kobiety. Przede wszystkim uważam we wszystkie szkoły zawodowe, we wszystkich tutaj kierunkach, kucharzy, murarzy, tynkarzy, drukarzy. Także te zawody są bardzo potrzebne, brakuje już nam w tej chwili fachowców na rynku pracy. Mirosław Machlikowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, reprezentujący pracowników firm, zasugerował, aby pracodawcy słuchali ich głosu i korzystali z rad i opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy. Oni korzystali z agencji pośredników i tak dalej, bo tutaj jest to źródło, tu są pieniądze, tu mogą wystąpić o ludzi, których potrzebują na daną chwilę do swoich firm, a wiadomo, ja jestem reprezentantem akurat tutaj Itona i Gardnera, są to specjalistyczne firmy i my potrzebujemy fachowców. Jakich? Wysoko kwalifikowanych, spawaczy, operatorów urządzeń CNC, informatyków. To co starosta tutaj właśnie mówił, nie? Że trzeba to zawęzić, bo są niepotrzebne szkolenia młodzieży w takich zawodach, które tutaj są zbędne, a my potrzebujemy inne zawody. Pracodawcy ściśle powinni tu współpracować, żeby to było określone na dany czas, bo oni mają swoje plany, jakie zawody będą potrzebne im na przykład w przeciągu 3, 4, 5 lat.